Ten serwis SAT Agro, on na samym początku był opisywany, nawet jest do tej pory opisywany jako serwis monitoringu satelitarnego. Ale tutaj już przez te kilka miesięcy myślę, że już nie możemy go nazywać tylko serwisem monitoringu satelitarnego, ale już monitoringiem całego gospodarstwa, całych pól, pod kątem wszystkich map, które możemy stworzyć. Ja osobiście na ten oprogramowanie już mówię jako wsparcie podejmowania decyzji na całym gospodarstwie. Historię plonów, mapy plonów, skanowanie gleby różnorakie, jakiekolwiek, czy to werisem, czy jakiekolwiek inne. Również zdjęcia z drona, czy RGB, czy jakiekolwiek inne mamy do dyspozycji, więc wachlarz jest bardzo szeroki. Czyli możemy się cofnąć do tyłu i obserwować sobie zmienne pól w danym roku. Tutaj na przykład w tym porównaniu mamy współczynnik NVI, który jest zaznaczony na zielono, względem temperatury, która jest tutaj w zakresie, oznaczony kolorem pomarańczowym. Ten żółty zakres to jest, kiedy została pszenica ozima posiana, czyli to było posiane w połowie września 2019 roku, no i zebrana na początku sierpnia. Wpisujemy sobie dawkę. W tym wypadku no, powiedzmy sobie, że chcemy używać nawozy azotowe. Niech to będzie saletra amonowa, 32%, dawkę minimalną, gdzie zawsze dawkę minimalną dajmy z 100 gramów brutto, maksymalną 200 kg. Możemy sobie wpisać cenę danego nawozu. Niech będzie to 1000 zł. Koszty dodatkowe, czyli na przykład przyjmiemy 40 zł koszt zabiegu nawożenia. Wybieramy sobie sprzęt, czyli mamy bardzo szeroki wachlarz sprzętu dostępnego. Czy to Amazon, czy to John Deere, czy to Rauch, cokolwiek. Przyjmijmy sobie John Deere'a. Wybieramy sobie maszynę. I maszynę dostępną z floty John Deere'a. Czytajmy to w ten sposób. No i terminal, w tym wypadku GreenStar. Ale to nie stoi na przeszkodzie, bo też możemy sobie wybrać Trimble'a, gdzie z automatu zostaje tworzony format folderów, które możemy wyeksportować do USB. I automatycznie dobrał nam dawki między minimalną 100 a 120. W każdym momencie możemy je sobie wyedytować i zmienić dawkę fizycznie, takie jak nas interesują. To jest mapa Verisa stworzona przez nas wcześniej, która pokazuje nam te jasne punkty, pokazuje nam bardziej słabą glebę, czyli czytaj piasek. Ta ciemniejsza to jest gleba cięższa. Porównamy sobie tą mapę ze zdjęciem. Widzicie, po lewej stronie mamy Verisa, po prawej stronie mamy zdjęcie z 19 lipca 2020 roku. Rosła tutaj pszenica ozima. Zauważcie te żółte strefy. Powiedziałem wam wcześniej, że to jest piasek i faktycznie tak jest. Te ciemniejsze, piasek, to jest tak naprawdę lipiec, czyli już początek dojrzewania pszenicy ozimej. Czyli widać, że w miejscach, gdzie jest luźna gleba, jest piasek, ta pszenica dojrzewa szybciej. Odzwierciedlenie tego względem Verisa, zauważcie, jak to fajnie wygląda. Na podstawie Verisa stworzyłem strefy zarządzania,
które mają odzwierciedlenie moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo fajne, 1:1, gdzie ta strefa pokazuje nam strefę piasków, bardzo, bardzo, bardzo słabych gleb. Ta tutaj już obok pokazuje nam też lżejszą glebę, ale kapkę już troszeczkę lepszą. I znów te zielone pokazują nam już bardzo, no, już cięższą glebę, gdzie to też ma odzwierciedlenie, nie wiem, czy to widzicie, na przykład tutaj ten rejon jest bardzo zielony względem tego rejonu, który ma cięższą glebę i potencjał wyższy. Możemy sobie porównać również na podstawie, to zrobimy sobie to na podstawie zdjęć i zarządzania, czyli na podstawie stref zarządzania, które mówią nam, który rejon w danym miejscu jest bardziej produktywny lub mniej produktywny i gdzie możemy do każdej strefy podejść indywidualnie, poczynając od prób gleby. Czyli widzimy, że te strefy podzielone są na dane strefy do poboru prób. Przyjmijmy, że to jest jedna strefa, jest bardzo nieregularna, wynikająca po prostu z typu gleby. I taką mapę możemy sobie wyeksportować bardzo szybko dla próbobiorcy i możemy zrobić na tej podstawie próby gleby. To pokażę Wam też mapę aplikacyjną, którą stworzyliśmy dzisiaj. I też możemy sobie w jakiś sposób tą naszą mapę aplikacyjną porównać z czymkolwiek. Czy z naszymi strefami zarządzania, czy też ze zdjęciami, które zrobiliśmy, ze zdjęciami satelitarnymi. Porównamy sobie, czy faktycznie ta mapa aplikacyjna azotu, czy nas satysfakcjonuje, czy nie, czy te dawki, które stworzyliśmy, czy są ok, czy nie. Zawsze możemy wrócić do tego zdjęcia i poprawić cokolwiek nam tam nie pasuje, lub też widzimy, że na danym polu wyszło za dużo nawozu niż mamy zakupione, więc te dawki można uśrednić. Jest wszystko jak nam, wszystko jest możliwe. Może na przykładzie innego pola, bo akurat tutaj nie mam wyników gleby. Wyniki prób gleby. Jak one wyglądają? Również strefy zarządzania. Tutaj mamy kategorię gleby, lekka lub średnia i poszczególne makroelementy. Potas wyświetlany jako miligramy na 100 gram lub też jako przypisane kategorie. Wysoka, średnia, niska, bardzo wysoka. Bardzo niska. I widzimy, możemy sobie w tym momencie widzimy, jakie są nasze wyniki, jaka jest nasza zasobność i możemy tworzyć na przykład korelacje pH do potasu na przykład. Możemy porównywać sobie wszystkie wyniki prób gleby w jednym miejscu. Więc jest to też fajne narzędzie, gdzie no, daje nam bardzo dużo informacji i możemy w jednym miejscu porównać sobie nasze pole, jak i porównywać strefę do strefy.